Cześć, z tej strony ja Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Możecie kliknąć w konkretną minutę filmu, przeniesie Was to do mojej odpowiedzi na dane pytanie, wszystko macie w opisie. A my ruszamy, ponieważ pytań od Was jest coraz więcej i po prostu czasu w odcinku nie starcza, żeby na wszystkie odpowiedzieć, także mam naprawdę całkiem sporą listę. Zaczynamy od bardzo ciekawego pytania od Igi. Witam, mam pytanie dotyczące poziomu ketonów. Jak to jest, że mój mąż, nie będąc na keto, wcina węgle i fast foody, a przy tym nie tyje, potrafi mieć we krwi 1,1 mmol po nocy. Ja natomiast będąc na keto ponad rok, gdy się pilnuję, to mam od 0,4 do 0,6 i rzadko idzie w górę. No chyba, że robię posty, w których na przykład po 48 godzinach wynik wychodzi 1,1. Jak to jest? Czy ze mną jest coś nie tak, że nie osiągam wyższych ketonów? Dodam, że jestem osobą aktywną. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź. PS, super robota i mega wiedza. Iga, bardzo Ci dziękuję. Fajnie, że zaznaczyłaś, że jesteś osobą aktywną, bo właśnie to, czy jest się aktywnym, jest często jakby warunkiem właśnie między innymi naszej elastyczności metabolicznej, czyli tego właśnie, że potrafimy korzystać z różnych rodzajów paliwa. Natomiast jeszcze odnosząc się do Twoich Twoich poziomów ciał ketonowych, bo właśnie to, czy one są niskie, czy nie, tak naprawdę to jest indywidualna sprawa. I u kogoś 0,4 czy 0,6 jest to wystarczający poziom ciał ketonowych, który po prostu u osoby innej może wynosić 2 przy tej samej diecie. Natomiast jest to wystarczające i nie trzeba, ja to już nieraz mówiłam, gonić za wysokimi ciałami ketonowymi, bo po prostu może u Ciebie Twój organizm spala te ciała ketonowe na bieżąco, wytwarza tyle, ile potrzebuje. Jeżeli chodzi o ketony u osób nie będących na keto, to rzeczywiście zdarza się to, ponieważ jakby jeżeli właśnie dana osoba jest zdrowa, jest elastyczna metabolicznie, to może na przykład w nocy wchodzić w stan ketozy delikatny. Natomiast jeżeli piszesz, że mąż ma nawet powyżej 1 mmol ciał ketonowych, wątpię, żeby to było po zjedzeniu, nie wiem, jakiejś dużej ilości węglowodanów, to raczej nie będzie możliwe. No i tutaj to na pewno nie jest przypadek Twojego męża, ale mamy coś takiego jak kwasicę ketonową, kiedy mamy wysokie poziomy glukozy i wysokie poziomy, bardzo wysokie poziomy ciał ketonowych, powyżej 10 na przykład, i jest to stan zagrażający zdrowiu, ale to się zdarza tylko u osób chorych na cukrzycę. Natomiast jakby delikatny poziom ciał ketonowych może występować właśnie po bardzo długim wysiłku fizycznym, po poście nocnym, u osób, które są elastyczne metabolicznie, także to się rzeczywiście zdarza. Natomiast raczej nie powyżej 1. Więc nie wiem, jak często Twój mąż ma takie poziomy i tak naprawdę z czym się one wiążą. I też ciężko znaleźć jakieś konkretne informacje na ten temat, bo raczej to po prostu nie jest sprawdzane i badane. No, ale jeżeli jakby porównujesz się do męża, to proszę nie rób tego, tylko po prostu każdy z nas jest inny. Dużo osób potrafi mieć wyższe ciała ketonowe i osiągać wcale nie takie świetne rezultaty, a są inni, którzy mają niższe i osiągają, także to nie jest tutaj takim najważniejszym wyznacznikiem. Fioletowa. Jestem na adaptacji 2 tydzień. Wcześniej miałam dużo energii, no może na początku się źle czułam, a teraz się dobrze czuję, ale od 2 dni mam wyraźny spadek energii. Czy na adaptacji tak może być? Już mam jakby połowę czasu za sobą. Tak, może tak być. W ogóle nie ma czegoś takiego jak taki konkretny czas adaptacji. Umownie przyjmujemy te 4 tygodnie. W moim kursie Keto Start właśnie, gdzie przechodzimy wspólnie ten proces adaptacji, to są 4 tygodnie. Natomiast ja też w tym kursie właśnie mówię, że dla niektórych osób może to być dłużej, dla niektórych krócej, tak? Po prostu adaptujemy się do tej ketozy i takie fale są normalne. Czasem czujemy się lepiej, to też nie zawsze musimy w ogóle wiązać z ketoadaptacją, bo po prostu nieraz na co dzień mamy osłabienie organizmu, mamy jakąś niekorzystną pogodę, idzie jakiś front i po prostu to też jakby wpływa na nas, całe otoczenie zewnętrzne wpływa na to, jak się czujemy. Ale rzeczywiście na przykład mogłaś się, będąc podczas tej ketoadaptacji, w pewnym momencie, nie wiem, trochę odwodnić, za mało pić wody, nie dostarczyć sobie odpowiedniej ilości składników odżywczych,
I tym samym, nawet po już takim dobrym samopoczuciu, pojawił się spadek tego samopoczucia, więc tutaj no, trzeba szukać przyczyny, ale też nieraz właśnie przy ketoadaptacji trzeba się uzbroić w cierpliwość, szczególnie jeżeli były jakieś problemy zdrowotne, problemy metaboliczne, bo wtedy takie wyzwania się pojawiają i to jest normalne, ważne, żeby widzieć, że z czasem to wszystko się reguluje i jakby jest coraz lepiej. Artur, dziękuję Tobie za wszystkie informacje, które przekazujesz w bardzo czytelny i profesjonalny sposób. Artur, bardzo mi miło i dziękuję Ci za te słowa. Jestem na keto IIF 16:8 od 3 miesięcy i trenuję na siłowni 3-4 razy w tygodniu. Mam pytanie o potas. Czy zwiększenie ilości suplementowanego potasu może obniżyć poziom sodu? Pytam, ponieważ po suplementacji potasu zaczęły mnie łapać bardzo mocne skurcze, które ustąpiły po dostarczeniu dużej ilości soli kłodawskiej. Drogi Arturze, może się tak zdarzyć, ponieważ właśnie potas i sód są trochę działają w naszym organizmie, powiedziałabym, antagonistycznie, dlatego że jeżeli mamy problem ze zbyt, na przykład nadciśnieniowcy, osoby, które mają zbyt wysokie ciśnienie krwi, mają zalecane, żeby właśnie spożywać, mieć dietę bogatą w potas i też nieraz suplementują duże ilości potasu. Dlatego właśnie, że przy nadciśnieniu zazwyczaj są zbyt wysokie poziomy sodu i to powoduje właśnie to wysokie ciśnienie. Dlatego też potas jakby obniża poziom sodu w naszej diecie i po prostu suplementując potas sprawiamy, że wysikujemy sód. Więc rzeczywiście mogło się tak zdarzyć u osoby, która suplementuje duże ilości potasu, a nie suplementuje wystarczającej ilości sodu, że ten sód się obniżył i nastąpiła po prostu nierównowaga elektrolitów. Dlatego też to się nieraz mówi, żeby na keto nie ograniczać soli, tylko żeby właśnie zarówno sód, jak i potas, jak i magnez, to te główne, ale też pozostałe elektrolity dostarczać sobie w odpowiedniej ilości i też zazwyczaj ta podaż powinna być przynajmniej na początku większa, no bo jak na pewno wiecie, tracimy te elektrolity razem z glikogenem, który wypłukujemy w trakcie czy to ketoadaptacji, czy potem już na keto. Pani Stefania. Będę czekać na następny odcinek z wielką niecierpliwością. Choruję na jelita od 20 lat, mam też uchyłki. Czy pani wspomni o tym? Proszę, jak to jest z tym mięsem przy uchyłkach? Można jeść czy nie? Czy tatar wchodzi w rakubę? Jak unikać? I o tych uchyłkach też pisała pani Grażyna, czy dieta keto pomaga przy uchyłkach jelita grubego. Wszystkie tego typu problemy z naszymi jelitami są to problemy też z wchłanianiem i ze stanami zapalnymi, bo jeżeli mamy rzeczywiście te uchyłki są, dają objawy, no to mamy tam stany zapalne. Dlatego też tutaj w tym wypadku dieta ketogeniczna może pomóc nam te stany zapalne niwelować. Pytanie było o tym, jak uniknąć tego typu problemów. Tutaj no, bardzo często odpowiednia podaż błonnika jest istotna, żeby to było przynajmniej powyżej tych 20 gramów błonnika dziennie, czy to na keto, czy nie. Nieraz będąc na keto zapominamy o tym błonniku. Są też osoby, które twierdzą, że im błonnik do niczego nie jest potrzebny. No i rzeczywiście w niektórych stanach chorobowych te diety niskobłonnikowe się sprawdzają, ale nie jest to coś na stałe. Ja uważam, że jednak warto mieć no, ten błonnik w swojej diecie i jest to u większości osób istotne. Co jeszcze zrobić? No właśnie jedzenie przeciwzapalne, czyli keto też warto, żeby było przeciwzapalne, żeby było dużo tych produktów, które mają takie działanie antyoksydacyjne między innymi. Probiotyki, kiszonki, właśnie te wszystkie, czy to suplementy, czy substancje probiotyczne, takie jak właśnie, jeżeli dobrze tolerujemy nabiał fermentowany, czy ogórki, kapusta kiszona, inne warzywa kiszone, czy kombucha, fermentowana herbata, to też jest ważne. I jeszcze tutaj było pytanie o to czerwone mięso. Przy takich standardowych rekomendacjach rzeczywiście zalecane jest ograniczenie czerwonego mięsa i są jakieś na to badania, natomiast ja już Wam mówiłam o badaniach nad czerwonym mięsem, że nieraz to mięso to nie jest dobra wołowina nieprzetworzona, tylko to są często jakby czerwone mięso łączymy z takimi mocno przetworzonymi produktami i wcale niezdrową dietą, bogatą w dużą ilość kwasów omega-6, tych prozapalnych. Więc tutaj badania na myszach przy tym czerwonym mięsie, no według mnie pozostają dyskusyjne te wyniki. I moim zdaniem nie ma jakby wystarczających wskazań do tego, że to mięso
mięso jakby jest złe, bo co w czerwonym mięsie miałoby pogarszać stan, jeżeli chodzi o te uchyłki? Oczywiście dieta przy jakichkolwiek problemach z trawieniem, z wchłanianiem powinna być lekkostrawna, więc to też zależy wszystko od tego, w jaki sposób to mięso przyrządzimy. Tatar być może wchodzi w rachubę, jak tutaj Pani Stefania zapytała, ale on nie jest lekkostrawny, więc to zależy już od danej osoby i po prostu trzeba obserwować siebie, dopasowywać do swojego stanu zdrowia na dany moment to żywienie, bo to jest bardzo ważne. To, co jeszcze mogę polecić, jeżeli chodzi o suplementację, to jest troszkę takich ziołowych suplementów, które mogą pomóc. Możemy zastosować aloes, albo jest też z firmy na przykład Now Foods Slippery Elm, czyli tak zwana kora wiązu po polsku. I jest to też suplement, który przy tych uchyłkach wielu osobom pomaga, więc być może też warto sięgnąć do takie dodatkowe wsparcie. Magdalena, wspomniała Pani o wolnowarze. Czy rekomenduje Pani konkretne urządzenie, które przeszło już Pani wymagające testy? Magdaleno, jeżeli chodzi o wolnowar, to rzeczywiście polecam, bo jest to, uważam, jeden z lepszych rodzajów obróbki termicznej mięsa i nie tylko, który jakby sprawia, że jest to ten pokarm bardzo biodostępny, czyli możemy jak najwięcej z tego wykorzystać, wchłonąć substancje odżywcze. Jest to też szybkie, mimo nazwy, w przygotowaniu dla nas, mało czasochłonne i naprawdę jedzenie jest z tego wolnowaru pyszne i takie bardzo soczyste, pełne smaku. Natomiast jest to na tyle proste urządzenie, że ja już używałam najpierw takiego większego wolnowaru, tylko że on był srebrny i mi później do kuchni nie pasował, więc go zostawiłam. To był chyba jakiejś firmy Joer, coś takiego. Więc go teraz nie używam, tylko oddałam dalej w rodzinie i tam jest nadal używany i się nic z nim nie dzieje. A ja mam teraz czarny, trochę mniejszy wolnowar z Crockpota i on jest taki chyba najbardziej popularny. Więc nie uważam, że tutaj ta firma ma jakieś bardzo duże znaczenie. Ja mówię, miałam już chyba 2 czy 3 i na żadne się, że tak powiem, no nie zauważyłam, żeby coś było nie tak. To, na co należy moim zdaniem zwrócić uwagę, to na wielkość tego wolnowaru. Bo jak gotujemy dla 4-osobowej rodziny i chcemy na dłuższy, na przykład na większą ilość przyrządzić, czy to jakiegoś mięsa, ryby, czy dania w wolnowarze, na przykład jeżeli planujemy robić rosół w wolnowarze, bo to też jest fajna opcja, no to wtedy patrzymy na to, ile tych litrów rzeczywiście ten wolnowar ma mieć, ile też jaki sprzęt nam się w naszej kuchni zmieści. Więc myślę, że to chyba powinno być podstawowe kryterium wyboru, bo tak, to naprawdę jest to proste, tam się praktycznie niewiele może zepsuć, podłączamy do prądu i działa. Więc wydaje mi się, że tutaj nie musiało nic przechodzić jakichś moich bardzo zaawansowanych testów pod tym kątem i spokojnie możecie wybrać taki wolnowar, który Wam się podoba i który ma odpowiednią pojemność. Pytanie ostatnie od Dawidka. Pani Asiu, mam pytanie, czy na keto low carb można być bez braku jednej nerki? W sensie chyba przy braku jednej nerki, czyli bez nerki, tak przypuszczam. Drogi Dawidzie, jeszcze mamy pytanie o yerba mate, ale to za chwileczkę od Ciebie. Jeżeli chodzi o nerki, nerki filtrują i dlatego też ogólnie jakby te mity, które już obalaliśmy tutaj na kanale, że dieta ketogeniczna szkodzi naszym nerkom, źle na nie wpływa, to nie jest prawda. Natomiast rzeczywiście nasze nerki mają na początku, szczególnie ketoadaptacji, dość dużo pracy do wykonania. Dlatego jeżeli nie mamy jednej z nich, to może to mocno obciążać, jeszcze mocniej jakby obciążyć tą drugą nerkę. Jeżeli są wskazania inne do diety ketogenicznej, to ja nie stwierdzam, że nie można być na keto czy low carb bez nerki. Natomiast na pewno trzeba to zrobić roztropnie, cóż za słowo, na spokojnie. To też na pewno nie wchodziłabym w taką szybką, mocną, drastyczną ketoadaptację, tylko właśnie bardziej stopniowo ograniczałabym węglowodany, żeby jakby powoli przechodzić na to paliwo z ciał ketonowych, żeby po prostu nasze nerki, ta filtracja była w stanie to udźwignąć. Ale mówię, to trzeba po prostu dopasować indywidualnie do konkretnej jednostki, sprawdzić i mieć to pod kontrolą na pewno specjalisty. Natomiast napisałeś jeszcze, co do yerba mate, to nie jest to herbata, bo było kiedyś pytanie właśnie o yerbę. A na opakowaniu marki jakiejś tam jest opis, że posiada 4,6 g węglowodanów.
Rzeczywiście, w ogóle herbaty mają jakąś minimalną ilość węglowodanów, a yerba mate jest tą herbatą i chyba też matcha, które mają ich najwięcej. Natomiast wciąż to są małe ilości, bo jeżeli popatrzycie sobie na tabelę kalorii, to nie patrzcie na 100 gramów jakby w suszu, bo my nie zjemy 100 gramów suszu, tylko wypijemy napar z tego suszu. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o yerbę, jest to zioło, czyli naturalny napar przyrządzany z liści ostrokrzewu paragwajskiego, ale nie ma to większego znaczenia, czy to jest zioło, czy to jest herbata, jakby no samo nazewnictwo nie jest tu tak ważne, tylko kwestia jest tego, że przyrządzamy napar z suszu i rzeczywiście może tam być w tym naparze, w 100 gramach takiego naparu, mogą być jakieś ilości węglowodanów, bo na przykład jest podane, że w niektórych odmianach yerby w 100 gramach suszu znajdujemy na przykład 33 gramy węglowodanów. Natomiast wciąż to jest około 10 kilokalorii w 100 ml już tego naparu samego. Dlatego tych węglowodanów będzie mało, bo nawet jeżeli, nie wiem, 2, 3, 4 gramy węglowodanów wypijemy z takiej yerby, no to uważam, że to jeszcze nie jest coś, czym powinniśmy się jakoś bardzo przejmować. Ani na adaptacji, a już szczególnie po niej, bo pamiętajmy o tym, że węglowodany tak naprawdę te dobre, zdrowe nie są niczym złym i warto po prostu zwiększać na nie naszą tolerancję. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień na kolejne Keto Q&A, gdzie będziemy kolejne Wasze pytania omawiać i postaram się na nie rzetelnie odpowiedzieć. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć!